cieplo24.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek specjalny. Mamy przyjemność spotkać się z przedstawicielem firmy Tech, Sebastianem. Cześć. Dzień dobry. Na kawusi. Sebastian do nas przyjechał autem pokazowym i chciałem się jego dopytać, co tam właśnie mają i co to ogólnie jest firma Tech. Opowiedz nam. Firma Tech Sterowniki, bo taka jest pełna nazwa firmy, to jest polski producent sterowników do ogrzewania ogólnopojętego. Chodzi tutaj o sterowniki do kotłów, chodzi tutaj o sterowniki do grzejników, chodzi tutaj o sterowniki do podłogówki, no i też sterowniki do sterowania całym domem, inteligentnym domem, który u nas nazywa się Sinum. Co jest ważne i co podkreślamy na każdym etapie, my jesteśmy polskim producentem tych rzeczy, czyli produkujemy to całkiem niedaleko, bo od Ciebie to jest 100 km może w linii prostej w Andrychowie, w Wieprzu. Tam jest produkcja, tam jest zakład, tak. Wszystko tam się dzieje, tak? Tam jest produkcja i to jest produkcja począwszy od projektu, przez druk płytek elektronicznych, przez projektowanie obudów, wykonywanie ich i ostateczne składanie. To jest czymś, czym się chwalimy, no bo mało jest firm, które produkują elektronikę dzisiaj w Polsce. Natomiast no, u nas to wszystko można naocznie zobaczyć, można sobie do tego podejść, no i można to też zobaczyć pewnie u Ciebie na filmie, który właśnie kręcimy. Powiedz mi, a jak długo firma Tech jest w Polsce? Firma Tech jest od 2004 roku, czyli dzisiaj, w tym roku będziemy obchodzili 20-lecie na rynku. Pierwszymi produktami, które zaczęliśmy robić, no to wiadomo, były sterowniki kotłowe, no i z tego się wywodzimy. Do czołowych producentów kotlarskich, jakich mamy w kraju. Potem zostało to rozszerzone o regulatory pokojowe, o sterowniki do ogrzewania podłogowego i tak jak już mówiłem, grzejnikowe, no i nasze najnowsze dziecko, czyli system sterowania domem. Oświetleniem, roletami, ogrzewaniem. Czyli kompleksowo. Tak, kompleksowo cała zarzucasz? Automatyka. Tak. Czy robicie coś jeszcze dla instalatorów, jakieś dodatkowe programy? Wiesz co, oczywiście mamy program lojalnościowy dla instalatorów, czyli wybierając nasze produkty możesz sobie dodawać punkty za montaże, no i potem wymieniać to na nagrody. Jeżeli byłbyś zainteresowany czymś takim, bądź Twoi instalatorzy, no to trzeba się udać do koordynatora regionu, do kierownika regionu i u niego można dostać więcej informacji na temat tego programu. Okej, okay. To co, to przejdźmy do auta pokazowego. Zapraszam. Pokażesz nam co tam się mieści. Zapraszamy. Na kolejną część. Jednym ruchem teleportowaliśmy się do samochodu. Sebastian, powiedz mi, pokaż, co tutaj jest teraz przygotowane. Przygotowane tutaj są nasze najnowsze serie do m.in. ogrzewania podłogowego. Niestety nie da się tutaj pokazać wszystkiego, co produkujemy. To jest zaledwie część naszych produktów, ale to są te produkty najnowsze. Tutaj po mojej prawej stronie możesz zobaczyć sobie taki system sterowania właściwie mieszanego, bo to zarówno do ogrzewania podłogowego, jak i do ogrzewania grzejnikowego. System nazywa się Elix. Jest to system w pełni uniwersalny, czyli możesz nim sterować zarówno siłowniki podłogowe z wieźń napięciowych tutaj, możesz nim sterować grzejniki i co ważne, możesz tym sterować ogrzewanie mieszane, czyli w przypadku, kiedy miałbyś i podłogówkę, i grzejnik w tej samej strefie, to wszystko może działać pod jednym regulatorem. Jeżeli chodzi o regulatory, to tutaj też masz pełną dowolność, bo możesz mieć regulatory przewodowe, możesz mieć regulatory bezprzewodowe. I tutaj mówię o regulatorach, ale też w tych strefach możesz używać zarówno czujników, czyli elementów, które mierzą tylko i wyłącznie temperaturę, a nie da się na nich nastawić tej temperatury. To ma bardzo duże zastosowanie w takich obiektach użyteczności publicznej, gdzie nie chcemy komuś pokazywać, jaką temperaturę mamy i jak ją możemy zmienić. Co jest też ważne w tym systemie, bo dzisiaj jest to w ogóle bardzo modne, wszyscy chcemy wszystkim sterować przez internet, listwa Elix ma wbudowany moduł internetowy w siebie, czyli nie musisz dokupywać żadnych bramek, nie musisz dokupywać żadnych modułów, to jest wbudowane, zakładasz sobie konto na naszej stronie emodul.pl, rejestrujesz tą listwę do swojego konta i widzisz cały swój system zdalnie. Możesz tam ustawiać harmonogramy, możesz kontrolować poszczególne strefy,
nie dopłacasz do tego nic, masz to zawarte w tej... Czyli listwa jest de facto sercem całego układu, a dopiero potem poszczególne podzespoły, czyli typu regulatory, to są elementy już dodatkowe i one, widzę, że się różnią. Jest większy wyświetlacz, mniejszy wyświetlacz, jak tutaj widzę też czujnik otwarcia okna, tak? To są już elementy dodatkowe. Tak. Listwa jest... Listwa jest jakby podstawą tego systemu. O ile o regulatorach pokojowych, no nie możemy powiedzieć, że jest dodatkowe, no bo on jest niezbędny do działania, o tyle na przykład czujnik otwarcia okna jest już opcją. Możesz go dołożyć do strefy, natomiast cały system będzie Ci działał bez niego. A czujnik otwarcia okna, szczególnie w przypadku, kiedy masz jakąś strefę, gdzie ktoś notorycznie, powiedzmy, zapomina o zamknięciu okna, czyli w pensjonatach, w hotelach, to jest urządzenie bardzo przydatne. Bo może on zniwelować straty na cały dzień, gdzie ciepło, które produkujesz, jest wywalane przez okno. Ja widzę tutaj jeszcze dużo więcej listw. Sebastian, powiedz mi, czym one się różnią od tej właśnie LX Wi-Fi, o której przed chwilą opowiadałeś? Ta seria, którą tutaj widzisz naprzeciwko ciebie, to jest seria, którą nazywamy 12. I ona jakby w podstawowym założeniu będzie miała te same funkcje, co listwa LX. Natomiast ma jedną dosyć dużą zaletę, czyli nie można jej traktować jako system pojedynczej listwy, tylko właśnie trzeba na nią patrzeć jako system. W serii 12 możliwe jest połączenie z sobą 5 listw. Co nam to daje? Daje nam to, że przy użyciu jednego panela... Takiego centralnego. Przy użyciu jednego panela możesz sterować do 40 pomieszczeń z jednego miejsca. Wow, sporo. Tak, do 40 pomieszczeń z jednego miejsca i to jest bardzo duży plus, jeżeli właśnie chodzi o duże budynki, którymi nadzoruje ktoś trzeci, który chce mieć dostęp, który może mieć dostęp z jednego miejsca, w którym na przykład przebywa. Na panelu możesz sobie ustawiać każdą strefę z osobna, tak jak w Elixie przez internet, tak tutaj możesz to robić i przez internet, i na panelu. Możesz sobie tworzyć harmonogramy, możesz sobie zmieniać tą temperaturę. Dodatkowo, jeżeli chodzi też o system 12, to tamten moduł internetowy jest też dodawany do listwy, czyli nie musisz też nic dokupywać, tylko też go masz w zestawie. Tak samo jak w Elixie, to jest system do sterowania podłogowym ogrzewaniem i grzejnikowym. Czyli możesz doparować do niego bezprzewodowe głowice grzejnikowe. Nie mamy na samochodzie dzisiaj sterowników typowo grzejnikowych, bo oczywiście też produkujemy sterowniki, które zajmują się tylko ogrzewaniem grzejnikowym i nie są przeznaczone też do ogrzewania podłogowego. Natomiast w przypadku ogrzewania mieszanego możesz śmiało użyć tej serii 12. A tutaj świeci się tak ładnie na czerwono pod Twoim prawym łokciem repeater sygnału. Co to jest? Repeater sygnału to jest urządzenie, które pomaga nam w miejscach, gdzie chcemy użyć elementy rozbudowy bezprzewodowej i z jakiegoś powodu, no pewnie z powodu zasięgu, nie ma tam fal radiowych, bo cała komunikacja bezprzewodowa działa na falach radiowych 868 i w przypadku, kiedy mamy problem z jakimś pomieszczeniem, z jakąś głowicą grzejnikową, która jest bezprzewodowa, no i nie mieści się w fali zasięgu, który robi listwa, należy użyć wtedy repeatera. Repeater to jest urządzenie, które po drodze wzmacnia nam sygnał i pozwala to urządzenie przywrócić do zasięgu, jaki jest wymagany do działania. Sebastian, widzę, że tutaj w aucie pokazowym jest jeszcze cała piękna ściana różnych sterowników, różnych elementów z Waszym właśnie logiem te sterowniki, ale także tym Sinum. Czy Ty jesteś w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi i więcej o tym całym systemie? Tak. Sinum to jest nasz produkt, nasza nazwa dla systemu zarządzania domem, do systemu tam inteligentnego domu. I tutaj całym sercem tego systemu jest centralka. Centralka to jest takie urządzenie, które zbiera sobie wszystkie te urządzenia i wiele więcej, bo tutaj nie są wszystkie, które produkujemy. Ona zbiera w siebie. Możesz za pomocą tych połączeń, które zrobisz w centralce, możesz sterować ogrzewanie, możesz sterować oświetlenie, możesz sterować roletami, klimatyzacją, rekuperatorem i wielu... Czyli ogólnie do domu, bo tak. Wszystko przewidziane do domu. Tak, to jest system, który możesz sobie wysterować, najogólniej mówiąc, cały dom z poziomu jednej aplikacji. Czyli nie musisz mieć kilkunastu aplikacji, możesz to wszystko zrobić sobie w jednej aplikacji, która też nazywa się Sinum. Pytałeś mnie wcześniej o to, czy możesz sobie to założyć do swojego domu. No, tutaj jak najbardziej możesz sobie założyć to do swojego domu, bo ta jedna centralka
ona obsługuje zarówno urządzenia, które są urządzeniami przewodowymi, jak i bezprzewodowymi. Dla tego urządzenia potrzebny jest tylko i wyłącznie prąd w gniazdku. Komunikacja z centralką może się odbywać falami radiowymi bezprzewodowo, czyli praktycznie do każdego domu, który ma w puszce fazę i neutralny, możesz takie urządzenia podpiąć. Rewelacja. I jest jeden panel wielki sterujący, znaczy on jest piękny, ładny, cieniutki, jak widzę. I widzę, że jest napisane, że ponad ma 20 funkcji, tak? Tak, te funkcje są programowalne. Możesz sobie dodawać, co chcesz na nim widzieć. Możesz widzieć temperaturę, możesz widzieć jakąś wilgotność. Możesz sobie to spersonalizować pod siebie, nie? Każdy ze sprzętu, o którym rozmawialiśmy wcześniej w seriach podłogowych, on też jest kompatybilny z systemem SIM. Mówię tutaj, no właśnie, to było moje kolejne pytanie, tak, żeby Ci zadać. Czy on, to jest wszystko kompatybilne ze SIM? Każdy element bezprzewodowy, bo przewodowy mają swoją rozbudowę, natomiast każdy element bezprzewodowy z poprzednich serii w postaci głowicy, czujnika otwarcia okna, możesz zaadoptować do tego nowego systemu, do tego ogólnie sterowania domem, nie tylko do ogrzewania. Co jest też dosyć ważne, my jesteśmy producentem w przypadku Sinum, zresztą tak jak i w przypadku urządzeń do sterowania tylko ogrzewaniem, jesteśmy producentem zarówno sprzętu, jak i programu. Czyli nasz program widzi nasze urządzenia, te urządzenia mają swoją logikę, taką jak powinny mieć, czyli głowica grzejnikowa jest głowicą grzejnikową dla programu, nie jest urządzeniem o jakimś tam numerze, do którego trzeba dopisywać funkcję. I wszystkie, całe zachowanie tego systemu możesz sobie wyklikać z naszego kreatora. Rewelacyjny system. I jeszcze taki designerski. Naprawdę mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o design, to masz wybór. Możesz sobie użyć naszych włączników. Możesz sobie użyć naszych włączników i ramek. Ramki też produkujemy. Możesz też próbować je adaptować do innych producentów. Super, super. Dzięki bardzo za całe przedstawienie tutaj w aucie pokazowym wszystkich produktów. Rewelacja, rewelacja. Zapraszam do biura. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobał się Państwu ten odcinek. Jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji kanału. Dodatkowe rabaty czekają. Można lajkować na Facebooku, YouTube. To nas dodatkowo motywuje. Zapraszam także do zakupów produktów Tech Sterowniki w Ciepło24. Sebastian nam wszystko ładnie opowiedział. Ja jestem zachwycony firmą Tech, to co wszystko ma w portfolio i tak dalej. Więc dzięki bardzo za spotkanie. Dzięki. I zapraszam na kolejną kawę. Dzięki. Do zobaczenia Państwu. Dziękuję. Sklep internetowy cieplo24.pl. Technika grzewcza, technika sanitarna, fotowoltaika, oświetlenie, elektryka.